dniu dzisiejszym około godziny 12.31 na drodze krajowej numer 2, na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 2 z Alei Solidarności doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby z samochodu osobowego marki Skoda Octavia. Pasażerka samochodu osobowego Skoda Octavii nie mogła opuścić pojazdu w własnych siłach, trzeba było użyć narzędzi hydraulicznych i wydobyć osobę poszkodowaną z tego pojazdu. Na miejscu przybyły trzy karetki pogotowia, dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, JRG Biała Podlaska i trzy radiowozy policji. W chwili obecnej trwają oględziny przez zespół policji. Ha ha ha.